prezydenta Westerskowa, druk numer 1018, pierwsze czytanie. Referuje pan Adam Chrapciński. Chciałbym tylko państwu przypomnieć, że opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nie wydała pozytywnej opinii. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rada. Chciałem przedstawić druk i projekt prezydenta Jacka Kowalskiego. Numer 1013 w sprawie zmian w statucie Gdańskiego Centrum. Pozwolę sobie jednak na początek przypomnieć pewną chronologię zdarzeń. Wysoka Rado, w 2008 roku Rada i Prezydium Miasta z uwagi na występujące potrzeby podjęli decyzję o tym, że w Krakowie trzeba wybudować dom pomocy społecznej dla osób uzależnionych. Jednocześnie również pojawił się wniosek grupy radnych o likwidacji Izby Wyczerpień. Prawie półtora roczna dyskusja doprowadziła do tego, że w 2009 roku, dokładnie 29 kwietnia, Wysoka Rada uchwaliła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta miasta Krakowa dotyczące przekształcenia Izby Wyczerpień w Krakowie w Centrum Profilaktyki i Terapii Readaptacji, gdzie mówiono m.in. o tym, że rozszerzenie nastąpić ma o działalność Domu Pomocy Społecznej i działalność terapeutyczną. 8 września 2010 roku podjęto uchwałę o likwidacji Miejskiego Centrum, które w 2009 roku również nie tylko zmieniło nazwę, ale przede wszystkim zmieniło swój charakter. Poszerzona w sposób znaczny została tą terapią, co skutkuje m.in. tym, że w 2011 roku przyjęć do dawnej Izby Wyczerpień, czyli teraz do działu opieki nad osobami wyczerpieni, było około 11 tysięcy. Natomiast pozostała część osób korzystających z działalności była następująca. 7755 osób skorzystało z porad punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania. 6200 osób to przede wszystkim młodzież krakowskich szkół podstawowych i średnich, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, które brały udział w zajęciach profilaktycznych, bądź to na terenie Centrum Usług Psychologicznych, bądź to na terenie szkół. To jest także ponad 700 nauczycieli i prawie 1000 rodziców, którzy wzięli udział w tych zajęciach, szczególnie wtedy, kiedy są tak zwane dni wywiadówkowe w szkołach. Ale jednocześnie w tym samym czasie, szanowni państwo, w okresie jesienno-zimowym, w okresie występowania tak zwanych gwałtownych obniżeń temperatury, czyli w okresie od 1 listopada praktycznie do końca lipca, uruchamiamy na bazie działu opieki nad osobami niecyzyjnymi ogrzewalnię. Ogrzewalnię, która zapełnia lukę powstającą między noclegownią prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a tym, co mówimy, działem opieki nad osobami niecyzyjnymi. Czyli przyjmujemy te osoby, które mają powyżej 0,0, bo takie tylko mogą być przyjęte do noclegowni, a są poniżej 0,5. Takich osób w roku 2011 było prawie 2040 osób, które z tej ogrzewalni skorzystały. Zatem, szanowni państwo, Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień nie może się kojarzyć i tylko z dawną niedowyczeniem. To jest przede wszystkim większy ciężar położony na profilaktykę i terapię. Ale jednocześnie, szanowni państwo,
Kolejna uchwała Rady Miasta z 3 listopada 2010 roku zmieniła statut, wpisując do zadań statutowych jednostki prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych. My od kilku miesięcy wcześniej prowadziliśmy pracę z młodymi terapeutami, którym się chce chcieć, i przygotowaliśmy tak zwany system wsparcia osoby uzależnionej mieszkańca domu pomocy społecznej, który uzyskał po pierwsze pozytywną opinię prezydenta miasta i jest praktycznie od połowy tego roku, od lipca tego roku wdrażany. Ten system jest ukierunkowany na pomoc mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy mają problemy z alkoholem. Jak ta sytuacja wygląda i dlaczego taki problem był? Myślę, że nie trzeba o tym szeroko mówić, ale ten problem jest. Natomiast mam bardzo dużą satysfakcję, Szanowni Państwo, że mogę powiedzieć, że Kraków jest zawsze przynajmniej jeden, dwa kroki wcześniej niż to, co się dzieje w kraju. Otóż pozwolę sobie przytoczyć odpowiedź od ministra zdrowia, do którego skierowałem ten system. Oczywiście nie całą, ale tą najważniejszą część. Przedstawiony system wsparcia osób uzależnionych mieszkańca domu pomocy społecznej w celu wzmocnienia działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych jest niezwykle cenną inicjatywą również ze względu na to, iż do chwili obecnej na terenie naszego kraju, to jest pismo z 25 maja 2015 roku, iż na terenie naszego kraju nie ma domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Osoby uzależnione przebywające w domach pomocy społecznej ze względu na liczne ograniczenia poznawczo-somatyczne często nie są w stanie skorzystać z oferty terapeutycznej proponowanej przez placówki leczenia odwykowego. I to jest prawda. Uruchomienie na terenie Krakowa specjalistycznej placówki przyjmującej personelariuszy z innych domów na czas określony daje szansę na poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego, a w efekcie polepszenia relacji społecznych. System działania edukacyjnego stwarza możliwość rozwoju oferty kompleksowej mieszkańcom DPS-u nadużywających alkoholu zarówno na terenie województwa małopolskiego, jak i w pozostałych regionach. To jest kwestia uczenia się o innym. Otóż, Szanowni Państwo, przytaczam tą opinię dlatego, że ona została wydana 25 maja do nas dotarła, a 22 marca także 2011 roku rząd, przyjmując Narodowy Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, po raz pierwszy dostrzegł ten problem i po raz pierwszy zapisał, że potrzebne jest powoływanie przez jednostki samorządowe domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. To jest zadanie 1-3-8. Mówię także dlatego, Szanowni Państwo, o tym, że miałem ogromną satysfakcję, kiedy w październiku 2011 roku otrzymałem raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską na terenie województwa opolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Dlatego miałem satysfakcję, że nasze wnioski, które przełożyliśmy na program, który nazywamy systemem wsparcia, praktycznie w 100% pokryły się z wynikami z tego raportu. W sposób bardzo istotny komfort życia normalnych mieszkańców domu pomocy społecznej. Ale jednocześnie zwrócono uwagę, jakie są także i nasze wnioski, na to, że na dzień dzisiejszy akty prawne dotyczące osób nadużywających alkoholu są złe, są niedopracowane, wymagają weryfikacji. Że tak naprawdę
sprawę i nie ma możliwości uchylenia decyzji kierujących mieszkańca do DPS-u w sytuacji, kiedy nadużywa alkoholu. On tam musi trwać być. Że konieczne jest powołanie, to jest wniosek z tego badania, na terenie województwa opolskiego w możliwie najszybszym terminie stacjonarnej placówki specjalistycznej dla osób z tego rodzaju problemem specjalnego DPS-u, mówią, dedykowanego osobom uzależnionym. I wniosek jeszcze jeden, mówiący o tym, że pracownicy opiekujący się mieszkańcami w domach pomocy społecznej, aktualnie tych funkcjonujących, nie są w wystarczającym stopniu przygotowani do pracy z osobami uzależnionymi i agresywnymi. Szanowni Państwo, co ten system daje, a my go już zaczynamy wprowadzać praktycznie od 1 lipca tego roku? Otóż daje to to, że na dzień dzisiejszy w Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych przy ulicy Rozrywka 1 mamy 57 mieszkańców, którzy objęci są terapią. Ci mieszkańcy, Wysoka Rado, znaleźli się w tym domu przy ulicy Rozrywka, ponieważ po pierwsze zostali wytypowani przez dyrektorów poszczególnych domów pomocy społecznej z Krakowa. W dużej części zostali także wytypowani przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środowiska, bo nie są to tylko osoby, które przebywają w DPS-ach, ale także osoby przyjęte ze środowiska. I według tego systemu, żeby w tym domu się można było pojawić, potrzebne jest wykonanie określonego, bardzo pozytywnie ocenionego przez Ministerstwo Zdrowia procesu po wytypowaniu tej osoby, z którą są problemy na terenie Domu Pomocy Społecznej. Albo dyrektor, albo MOPS, tak jak powiedziałem, zależy od tego, czy to jest z domu, czy to jest ze środowiska, zgłasza to do powołanej przy DPS-ie i Miejskim Centrum Komisji Kwalifikacyjnej Domosowej. Komisja kwalifikacyjna składa się z lekarza psychiatry, z lekarza ogólnego, z terapeuty i z pracownika socjalnego, który typuje z danej jednostki domosowej. Jest przeglądana dokumentacja, jest prowadzona rozmowa kwalifikacyjna z tą osobą, bo całe założenie polega na tym, że ta osoba musi wyrazić zgodę na to, żeby przyjść i podać się teraz. Nie ma przymusowego do czego narzucać. W związku z powyższym, w momencie, kiedy przejdzie całą tą procedurę, wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej z Krakowa, dyrektora Pomocy Społecznej X, jest przekazywany z opinią Komisji Kwalifikacyjnej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydaje decyzję administracyjną o przeniesieniu tej osoby. Kolejnym elementem, Szanowni Państwo, jest to, Szanowni Państwo Radni, bardzo proszę skupić. Że w ramach tego systemu już na dzień dzisiejszy przeszkoliliśmy około 100 pracowników krakowskich domów pomocy społecznej skierowanych przez dyrektorów poszczególnych domów pomocy społecznej. Ponieważ ten system będzie tak funkcjonował, że te osoby, pracownicy skierowani, odbywają szkolenia po to, żeby wiedzieć, jak reagować, jak pomóc tym osobom, które są aktualnie w ich domu, jak wyłapywać te osoby, ale jednocześnie, Szanowni Państwo, to jest bardzo istotne, w ramach tego systemu zakładane jest takie rozwiązanie, które zmierza do tego, że jeżeli pacjent po tej 12-miesięcznej kuracji, mieszkaniec wraca do domu z powrotem, to terapeuta także będzie dalej z nim współpracował i prowadził. Szanowni Państwo, mówię o tym dlatego, że na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wydaje mi się, że to jest jakby odpowiedź na to, doszło do pewnego rodzaju niezrozumienia, dlaczego jest ta zmiana, co ona powoduje w statucie Miejskiego Centrum Socjalnego i Uzależnień, dlatego tak
szeroko, za co Państwa serdecznie przepraszam, to tłumaczę. Ale powtarzam jeszcze raz, że Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka dla osób uzależnionych jest elementem tego systemu, który elementem tego systemu jest także miejskie centrum profilaktyki uzależnień, miejskie ośrodek pomocy społecznej i wszystkie DPS-y na terenie Krakowa. A jak jesteśmy potrzebni, to pozwolicie Państwo, że odczytam list, pismo, nie będę mówił z którego domu, ale z krakowskiego domu pomocy społecznej. Dyrektor domu zwraca się z prośbą o pomoc w objęciu opieką mieszkańców naszego domu, w którym występuje problem nadużywania alkoholu. Wśród naszych mieszkańców jest grupa, więc już powiem, ostatnie zdanie. Problem nadużywania alkoholu na terenie naszego domu jest duży, dlatego też prosimy o wsparcie i pomoc. I przechodzę teraz, Szanowni Państwo, do druku, który w imieniu prezydenta mam zaszczyt prezentować. Ale również zaprezentuję go w trochę innym układzie niż zaprezentowałem na komisji. Wydawało mi się, że i to chyba jest mój, za co panu przewodniczącego przepraszam, powinienem mówić, co ulega wykreśleniu w miejsce tego, co jest proponowane. Otóż w miejsce punktu 3 punkt 7, który ma otrzymać i zostać zmieniony na sformułowanie sprawowanie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności i legalności działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka. W chwili obecnej w statucie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest zapis prowadzenie Domu Pomocy Społecznej oraz zapewnienie organizowanie i prowadzenie usług dla osób umieszczonych w tym domu. Czyli ten zapis, który wprowadzał zgodnie z uchwałą Rady ten dom struktury Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. A 25 kwietnia tego roku Wysoka Rada, zgadzając się z projektem prezydenta, nadając statut, powołała niezależną jednostkę budżetową Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka. Kolejny zapis, który jest w statucie Miejskiego Centrum, w punkcie 8, który ma ulec zmianie, mówi tak. Zapewnienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, etc., etc. Nie ma już tego domu, jest osobną jednostką budżetową z osobnym dyrektorem, którego w wyniku konkursu powołał prezydent miasta Krakowa. Zatem czymś innym jest nadzór i koordynacja niż prowadzenie. To są te dwa zastępstwa. Kolejny punkt, Szanowni Państwo, paragraf 4, w paragrafie 4 wykreśla się ustęp 7. Ustęp 7 w paragrafie 4 Statutu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest następujący. Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje w oparciu o regulamin Domu Pomocy Społecznej zatwierdzony przez... Nie ma Domu Pomocy Społecznej, trzeba to wykreślić. Kolejne dwa elementy. Wykreśla się paragraf 7. Przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, wykreśla się paragraf 7. Paragraf 7, Szanowni Państwo, mówi tak, że przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej następuje na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu Domu Pomocy Społecznej. I paragraf 2, pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest określony, jest odpłatny do wysokości itd. itd. Otóż te paragrafy, jak i te, o których mówię, są dokładnie odzwierciedleniem statutu jednostki budżetowej Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Pierwszy jest pan Stanisław Ziemba, potem będzie pan Jerzy Wojciechowicz, potem jest Krzysztof Dulek. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, no dość długa była prezentacja. Ja chciałem w
skomentować i poinformować Państwa, jaka była dyskusja na komisji rodziny i dlaczego taka opinia. Za pozytywną opinią były 2 głosy, 4 głosy były przeciw. Nie była obecna pani Staszewska, na którą się tak pastwią niektórzy, i nie był obecny pan radny Fedorowicz Usprawiedliwieni ani poza Krakowem. Ale do rzeczy. Państwa, główny powód tego, że ta opinia jest niepozytywna, nie głosowaliśmy negatywnie, niż to byłoby podobne głosowanie, ponieważ chcieliśmy usłyszeć dyskusję, a także te uwagi, które padały na komisji. Główny, powiem sobie, zarzut, który jest dla mnie i dla tych Państwa, którzy głosowali przeciw, jest nieformalność właśnie nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej. A nie chcę powtarzać takiej bardzo niezręcznej sytuacji, kiedy pan dyrektor, nie potrafię dokładnie powtórzyć, ale kontekst był taki, że pani dyrektor Grodecka niejako odstąpiła formalnie od nadzorowania tego Domu Pomocy Społecznej. To było w tym kontekście, ja dokładnie nie potrafię odtworzyć tego słowa. Natomiast będący na komisji pan zastępca dyrektora, pan Jacek Kowalczyk, oświadczył, że takiego stanowiska MOPS nie zajął. Więc pytanie, co w tym, w tej materii, w tym, powiedzmy sobie, zasadniczym, zasadniczej sprawie, bo dyrektor jest, prawda, ale nadzór, w Krakowie nie ma nadzoru innej instytucji nad Domem Pomocy Społecznej, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wykonuje zadania. Jak pan dyrektor był uprzejmy powiedzieć, daje swoich pracowników, którzy są ich pracownikami, mają warunki pracy ustalone przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nadzór jest innej instytucji. Oczywiście, tematyka jest ta sama. Chciałbym się powiedzieć, centrum się bardziej zna na tym. Może tak, ja tu nie kwestionuję kompetencji leczenia, natomiast finansowanie, które idzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i pracownicy, którzy mają warunki pracy i płacy ustalone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są pod nadzorem innej instytucji. I to był chyba główny powód, że ta opinia nie jest pozytywna. I no jest to, proszę Państwa, jeszcze jedna kwestia. Przekształcamy jednostkę budżetową w zakład. Kiedyś już była próba stworzenia z tej jednostki spółkę. Nie przeszło. Wiadomo, o co chodzi. Gmina wpompowała, mówiąc trywialnie, kilkadziesiąt, albo może na pewno kilkanaście milionów. I teraz prywatyzujemy. Trzeba by się zapytać, kto ma to kupić. Ale może nie spisujmy, ale taki jest charakter tego wszystkiego. Pan dość niewybrednie posługuje się słowami, którymi powiedziałem. I pan mi coś takiego powiedział. Złych informatorów pana, czyli radna. I źle pana informuje pani doktor Staszewska. Też to pan powiedział. To ludzie słyszeli. A dzisiaj dowiaduje się od władz PSL-u całkiem odwrotnie, że to ja powiedziałem, że Staszewska mnie poinformowała o tym, o tamtym i tak dalej. Panie dyrektorze, albo mówimy prawdę, nie posługujemy się jakimiś bardzo brzydkimi kontekstami,
i pani dyrektor stanęły, że ja potrafiłem tak. Chcę swoje sprawy w PSL załatwiać to poza radą i interweniowanie do władz, to ktoś do mnie zadzwonił. Nie pani Staszewska. Pani Staszewska, a jeszcze chciałem panu powiedzieć tak. Właśnie pani doktor Staszewska jest członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i ma prawo wyrażać, ale jej nie było na tej komisji. Więc to jest bardzo wielkie. To tak z tytułem osobom, żeby nie zdominowała sprawa na temat pani doktor, pani radnej. Proszę państwa, ja mam obawy co do formalności. Co do formalności nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej innej jednostki niż MOPS. Dlatego już składam wniosek o odesłanie do projektodawcy, a powód jest też taki, że w klubie powinniśmy poważnie porozmawiać o szczegółach i nic się nie stanie, jak w ramach porozumienia dojdziemy do takiego wniosku, żeby ta sprawa była przejrzysta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, odpuśćmy trochę emocje i porozmawiajmy o rzeczywistym wymiarze problemu, formalnego. Rozmawiamy dziś o zmianach w statucie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zmianach pozwalających na, można tak to powiedzieć, na przyporządkowanie podległości Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych, między innymi na takiej zmianie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Szanowni Państwo, zgłosiłem się do wystąpienia, ponieważ razem z Przewodniczącym Kośniderem byłem jednym z autorów uchwały kierunkowej, która mówiła o kierunkach przekształcenia Izby Wytrzeźwień, uważanej przez wielu jeszcze za tamtej formule relikt PRL-u, który musieliśmy zmienić. Taka uchwała kierunkowa została przyjęta, tak jak wspominał pan dyrektor, w 2009 roku. I to ogromną większością składu Rady z różnych stron sceny politycznej w poprzedniej kadencji. Ponieważ jej przygotowanie zostało poprzedzone rzetelną konferencją, na którą przyjechali specjaliści z całej Polski oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie tego typu placówek również w całej Polsce. Model, który opracowaliśmy, był niejednokrotnie chwalony, a kierunek przekształceń, który jest zgodny z tym modelem, był również oceniany przez ministerstwo i pokazywany jako ten kierunek, który jest pożądany w skali całego kraju. Nie zawsze kierunek zmian zresztą nadążał za tym, co przyjęliśmy w uchwale kierunkowej, bo czasem pan prezydent jeszcze w tamtej kadencji nie wyrażał zgody na wszystkie zmiany, i one następowały stopniowo, ale ewolucja czasami bywa dobra. Szanowni Państwo, odnosząc się do wystąpienia przedmówcy, wydaje mi się, że możemy śmiało dalej popierać ten kierunek, ponieważ nikt nie powiedział chyba, że wszystkie domy pomocy społecznej muszą podlegać MOPS-owi. Jeżeli jest to placówka specjalistyczna, której celem nie ma być tak jak w przeciętnym domu społecznym zapewnienie tak naprawdę opieki osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie i wymagają tej ciągłej opieki, ale także leczenie, tak można powiedzieć, leczenie z uzależnienia, dążenie do tego, aby ta osoba kiedyś stanęła na własnych nogach i być może opuściła ten dom pomocy społecznej, bo tak się to może stać, jeżeli placówka będzie miała sukcesy w prowadzeniu leczenia. Wydaje mi się, że ze względu na lokalizację, która jest tuż przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień i ze względu na tą specyfikę, naprawdę warto poprzeć tą zmianę. Powiem Państwu, że Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przez wiele, nie tylko przez ministerstwo, oceniane jest wysoko. Bardzo proszę o te zmiany, które, jak również te zmiany, które zaszły w jego funkcjonowaniu. Cieszę się, że prowadzi działalność, szeroką działalność profilaktyczną, współpracuje ze szkołami, z różnego typu placówkami.
Dzięki temu miasto samodzielnie może realizować to, co do tej pory często zlecane było na zewnątrz, ponieważ nie mieliśmy takich możliwości. I na koniec, prosząc Państwa o poparcie tego projektu uchwały, apeluję o to, abyśmy po pierwsze nie kierowali się emocjami, a po drugie, bardzo proszę, rozmawiajmy o problemie, a nie o osobach. Pana dyrektora można lubić, można nie lubić, można oceniać tak lub siak, można mówić, że z kimś rozmawiał lub z kimś nie porozmawiał, bądź wyraził się niewłaściwie, ale to nie jest meritum naszej dyskusji. Rozmawiajmy o zmianach systemowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Krzysztof Dury. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowna rada. Zostało powołanych 13 jednostek budżetowych na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuje, domów pomocy społecznej w mieście Krakowie. Podlegają one pod nadzór Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje dokumentację pacjentów tamże umieszczanych. W tym wypadku chcemy wyłączyć jeden z tych domów, poddać go pod nadzór dyrektora Centrum Uzależnień i Profilaktyki, pozostawiając w gestii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej całą dotychczasową działalność. Przygotowanie dokumentu, którego dobrze zrozumiałe, będzie dalej odbywać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uważam, że w ten sposób próbujemy stworzyć jakąś nieco bezsensowną hybrydę. I skoro wszystkie domy podlegają pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są to bardzo różne domy o bardzo różnej specyfice, nie tylko ograniczające się do zapewnienia opieki bezpośredniej podopiecznym, to wyłączenie z jakichś przyczyn dla mnie niezrozumiałych, być może dla innych są oczywiste, tego jednego domu pomocy społecznej, przekazanie go tylko w zakresie nadzoru, tylko pewnej części pod kierownictwo dyrektora opieki Miejskiego Centrum Profilaktyki, wydaje mi się bezsensowne, tworzymy jakąś hybrydę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? A jest. Bardzo proszę Pani Radna Teodozja Maliszewska. Potem Andrzej, Pan Andrzej, Pan Radny, wreszcie też. Szanowni Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja w całości popieram wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Rodziny o odesłanie tego projektu uchwały do projektodawcy. Choćby właśnie dlatego, że zależność domów pomocy społecznej od podległość w zasadzie organizacyjna Domu Pomocy Społecznej dotychczas, tak jak powiedział mój przedmówca, pan radny Durek, jest skierowana do pani dyrektor Pomocy Społecznej w Krakowie. Z tego co wiem, nawet gdyby się chciała zrzec, to w tej fazie organizacyjnej tego zrobić nie może, bo taki jest prawo. Równocześnie proszę zwrócić uwagę na zapis tytułów w dzisiejszym porządku obrad. Zmiana nazwy, to jeszcze ku biedy. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie jako likwidacja i utworzenie jednostki budżetowej Miejskie Centrum, proszę pokazać, bo ja go nie mam. Jeśli jest zmiana struktury organizacyjnej, podległości służbowej i sposobu finansowania i rozliczania, to dlaczego ja nie mam tego statutu? Dlaczego mam w ciemno dyskutować o czymś, o czym nie mam zielonego pojęcia? Jeśli on mi został doręczony, to w tej chwili prosiłam o druk i tego druku nie mam, ja się z nim nie zapoznałam. I ostatnie moje pytanie w związku z głosem mojego kolegi klubowego Jureczka Różniakiewicza. Proszę mi powiedzieć, czy domy z pomocy społecznej mają uprawnienia do leczenia? Nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Andrzej Abramek.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowne Panie i Panowie Radni. Ja nie będę się koncentrował na kwestiach prawnych, co robiła moja przedmówczyni, ponieważ jestem ekonomistą i się na kwestiach prawnych znam słabo. Nie będę się też koncentrował na kwestiach, kto kogo lubi, czy nie lubi, czy Pan Dyrektor lubi Pana Przewodniczącego, czy Panią Przewodniczącą Potok-Staszewską, bo o tym, co kto lubi, czy nie lubi, to możemy dyskutować przy jedzeniu zupy pomidorowej, którą można lubić albo nie lubić. A tutaj mamy dyskutować o kwestiach merytorycznych. Kwestie merytoryczne wyglądają w następujący sposób. Po pierwsze, jest to uchwała, która idzie w kierunku zaproponowanym przez Platformę Obywatelską parę lat temu, o czym mówił mój przedmówca, czyli Mirek Woźniakiewicz. No wydawałoby się, jeżeli się nie ma schizofrenii, że należy taką uchwałę popierać bez dyskusji. No bo cóż, no parę lat temu mówimy co innego, dzisiaj mówimy co innego, no takie działanie nazywa się schizofrenią. I skoncentruję się również na drugiej działce, na której się co nieco znamy. Znaczy na działce finansowej. Proszę Państwa, Dom Pomocy Społecznej i wszystkie domy pomocy społecznej żyją tylko i wyłącznie z budżetu miasta, dlatego, bo z innych celów pozyskiwać środków nie mogą. Jak wygląda budżet miasta, jak wygląda sytuacja finansowa miasta, to zakładam, że po 2 latach zasiadania w tych ławach już wszyscy wiemy, a jest ona na dzień dzisiejszy, mówiąc bardzo oględnie i bardzo delikatnie, mocno trudna. Z kolei centrum, do którego Dom Pomocy Społecznej zajmujący się nomen tym samym, czym zajmuje się centrum, to znaczy leczeniem uzależnionych od alkoholu i innych substancji, centrum może pozyskiwać środki zewnętrzne, może pozyskiwać środki ministerialne, może pozyskiwać środki unijne, może pozyskiwać tego Dom Pomocy Społecznej robić nie może. Czyli z punktu widzenia finansów i budżetu miasta, tego o co my wszyscy tu siedzący w tych ławach dbać powinniśmy, zwłaszcza w obecnej sytuacji, która, tak jak powiedziałem, jest delikatnie mówiąc trudna, ta zmiana jest ze wszech miar pożądana i ze wszech miar godna poparcia. Także ja proponuję, żeby wszyscy tu siedzący koncentrowali się na kwestiach merytorycznych i ważnych dla miasta, a nie dyskutowali o tym, co kto kogo lubi, a kto kogo nie lubi, bo o tym możemy podyskutować przy obiedzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie pan Jerzy Pedowski. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Już jestem po obiedzie, więc kwestiami osobowymi nie będę się zajmował. Dyskutujemy o bardzo poważnym problemie społecznym. Alkoholizm, choroba alkoholowa to jest problem społeczny, który w pośredni sposób może dotknąć każdą z rodzin. I mówmy o tym poważnie. I myślę, że ten kierunek zaproponowany w tej uchwale jest bardzo słuszny. Już była o tym mowa, że w poprzedniej kadencji Rada Miasta zdecydowała się o takim kierunku działania, o przekształceniu Izby Wytrzeźwień, nad którymi były dosyć poważne dyskusje, czy powinna istnieć, czy nie powinna istnieć, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. I przez te kilka lat, moim zdaniem, stworzyliśmy jednostkę wzorcową. I teraz większość kraju naszego przyjeżdża i uczy się tych rozwiązań, które zastosowaliśmy u nas w Krakowie. Dom Pomocy Społecznej, który powstał specjalnie właśnie w tym miejscu, przy ulicy Rozrywka 1, w tym miejscu, gdzie stworzyliśmy to Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, gdzie też jest oddział dla nietrzeźwych, powstał właśnie tam, aby to wszystko było zintegrowane. Moim zdaniem powinniśmy iść w tym kierunku, nie bać się tych zmian, bo wyjdą tylko najlepsze i uzależnionym, i chorym, a także budżetowi miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Jerzy Lidzicz. Tak. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja muszę zacząć od tego. Drogi Andrzeju i inni radni, no darujcie sobie takie. Ja chciałem sprostować pewną informację, która była nieprawdziwa, kłamliwa, krzywdziła kogoś.
a ponieważ ona padła i poszła, bo dzwoniono do mnie, nie było żadnych wątpliwości, bo to mnie dzwoniono. To nie jest moja pani doktor Staszewska mi powiedziała o tym, że donosiła do mnie jakieś informacje. Nie, dzwoniono do mnie. I to ja to prosuję, to była nieprawda. Ale z tego się, jak widać, nie skupiamy się na tym, co tak naprawdę na końcu ma być. I kto komu i dlaczego, kiedy prywatyzacja, czy się opłaci gminie, a nie wiem, co się komu opłaci. Nie wnikam. Jak się opłaci, bardzo fajnie, jestem za. Ale póki co, jest formalność. To szkoda, że nie ma kogoś z Misją Ośrodka Pomocy Społecznej, ale bardzo nie mrawo, przepraszam do takie wyrażenie. Panie prezydent, bardzo pana szanuję, ale po coś jestem tam ten dyrektor, i który nie wiem, zrzekł się przy oczach pani, zgodził się, i to nie obchodzi. Pani prezydent ma prawo swoim pionem, pan prawda, mówiąc muzycznie, dyrygować. I już. Póki co, taki jest status Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Podległość. Są umowy pracowników pracy i płacy. Pan też nie mogę, nikt się nie kiwa, bo pan tak na komisji się, przepraszam, mogę pana później poruszyć, zgłaśnił. Najpierw pan mówił, potem pan prostował, potem pan coś tam jeszcze. To jest niepoważne, ale to ktoś powie, że robię problem z tego, czego nie ma. Nie. Wniosek mój jest bardzo konkretny i proszę państwa, kolegów radnych, nic się nie stanie. Jeżeli dzisiaj odeślemy do projektodawcy i rzeczywiście zrobimy ten projekt, poprawimy go tak, żeby większość nie miała do niego... To nie jest sprawa nagła. To nie to, że już nam pieniądze uciekają. Korkowe jeszcze będzie, panie dyrektorze, który pan tam gdzieś do tego, no trzeba. Może trzeba tego korkowego, ale nie będę spiskował. Niech to będzie prawnie poukładane, niech się na to kluby zgodzą. Bo też będą damy dłuższy termin po poprawek. Proszę państwa, jeszcze raz. Potwierdzam i chciałbym, żebyście państwo ten wniosek przyjęli. A później myślę, że to wszystko, co się tam gdzieś koło tego wiersza wyjdzie. Panie dyrektorze, ja nie mam nic do pana, chociaż pan mi powiedział, że mam zwykły myśli informatorów. Dobra, bo zagalopowałem się. Dziękuję bardzo, jeżeli jakimś słowem kogoś pośrednio obraźnie, przepraszam, ale koło tej instytucji już tyle się... Dobra. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie Stanisławie, zgodnie ze statutem Rady Miasta Krakowa, paragrafie numer 22 pisze jasno. Wniosek o odesłanie do komisji lub do projektodawcy może być zgłoszony wyłącznie w drugim czytaniu. A więc może pan jedynie złożyć wniosek, jeden, aby po prostu go zrzucić z porządku. No i tyle. Nie można podesłać. Nie można podesłać. Odrzucenie w pierwszym czytaniu. I niech procedowany będzie. Dziękuję panie przewodniczący, no tak. Tyle człowiek jest i jeszcze wszystkiego nie wie, dlatego uważam, że trzeba się uczyć ciągle. Poprawiam ten wniosek. Proszę o odrzucenie w pierwszym czytaniu tego projektu uchwały. Będziemy głosować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu, tu jest pani prezydent, potem pan dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, proszę państwa, jestem zaskoczona tym, co tutaj słyszę. Bo wydawało się, kiedy wspólnie z MOC-em
Niskie ceny profilaktyki uzależnień w mojej obecności uzgadniało perspektywy rozwoju tego domu pomocy społecznej dla uzależnionych, że w ogóle sprawa jest wyłącznie dobra, to znaczy w jednym miejscu, zgodnie z kierunkową uchwałą Rady Miasta, w jednym miejscu powstaje centrum, które służy osobom uzależnionym w wielu kontekstach. Bo z jednej strony to centrum prowadzi profilaktykę uzależnień, z drugiej strony prowadzi tak zwany miejsce utrzeźwień i wreszcie częścią tego kompleksu, bo de facto jest to część tego kompleksu, jest dom pomocy społecznej, który służy uzależnionym, którzy, przypomnę, to są osoby, które są z domów pomocy społecznej, ale uzależnione, w związku z tym utrudniające nieprawdopodobnie życie innym mieszkańcom domów pomocy społecznej. I dlatego te osoby, to jest to wspaniała rzecz, że właśnie we współpracy z centrum, które dysponuje fachowcami, które dysponuje sprzętem specjalistycznym, że ta jednostka staje się całością. I nagle się okazuje, że to komuś bardzo przeszkadza, że osoby, które są inicjatorami, notabene przy pełnej zgodności, muszę powiedzieć, dlatego, bo zarówno pani Grodecka, odbyliśmy wiele spotkań w tej sprawie, jeszcze tu będziemy tam pomocy społecznej, kiedy trzeba było uskarżyć, jak będziemy kierować tych mieszkańców do tego domu pomocy społecznej. Właściwie pół roku pracy, wspólnej pracy i jakieś pomówienia, niedomówienia właściwie chyba, mają leczyć tę pracę zgodną z uchwałą kierunkową Rady Miasta. Równocześnie chcę powiedzieć, że te zmiany, które Państwo mówią, są na statucie, tutaj ta zmiana dotyczy jednej rzeczy, mianowicie tak jak słusznie przedmówcy odnosili 13 domów pomocy społecznej, ale domów pomocy społecznej niespecjalistycznych. Jest przedmiotem troski MOPS-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast jeden specjalistyczny powinien mieć nadzór właśnie ten profesjonalny, który gwarantuje Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, bo przecież Państwo powołali. W dyskusji mierzają Państwo pojęcia, spółki, jakieś pieniądze, jakieś insynuacje. Naprawdę, proszę Państwa, proszę wrócić do meritum, proszę popatrzeć na to, że punkt 7 otrzymuje brzmienie sprawowanie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności i legalności nad działalnością Domu Pomocy Społecznej, a więc te czynności nadzorcze. Natomiast zgodnie z tym, o czym mówił pan radny, rzeczywiście Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zgodnie ze swoim statutem kieruje do tego domu pomocy społecznej, bo kieruje osoby z innych domów pomocy społecznej. To jest super przejrzyste. Mało tego, każdego zachęcam do hospitowania tego Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, po to, żeby Państwo zobaczyli, jak jest to porządnie prowadzona jednostka i rzeczywiście, tak jak tutaj mówi sprzyjający tej koncepcji Rady, może być blisko po naszego miasta. Dlatego, mówiąc szczerze, jestem zaskoczona, że taki obrót ma do dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Nie sposób nie odnieść się do słów, które tutaj padły, ale chciałbym zacząć jak gdyby od końca. Otóż, szanowni Państwo, pani prezydencja Pernetą to powiedziała, mylone są pojęcia, mimo spółki całej organizacji. Ta zmiana tego statutu, tego zapisu nie powoduje żadnej zmiany w sensie organizacyjno-prawnym Domu Pomocy Społecznej. Ten przepis jest określony uchwałą, o której mówiłem w prowadzeniu. Uchwałą Rady Miasta z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Sądzie Rozrywka 1, który jest powołany jako jednostka budżetowa, bo zakładem nie może być, bo zakład już w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych nie może funkcjonować. I szanowni Państwo, ja wiem, że najłatwiej jest mówić pewne rzeczy na szczur, ale nie da się, bo jest to po prostu nieprawda, że nadzór nad domami pomocy społecznej w takim sensie, jak Państwo mówicie,
wyznaczania wysokości poborów, etc., etc., sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy też w odniesieniu do tego domu będzie sprawował Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Ponieważ w każdym statucie jest dokładnie co w tym statucie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywki, który Państwo jako Rada uchwaliliście, gdzie jest napisane w paragrafie pierwszym w punkcie pierwszym, w punkcie trzecim. Nadzór nad działalnością domu sprawuje prezydent miasta Krakowa. Każdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest powoływany przez prezydenta miasta Krakowa. Nie powołuje go dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor jest powoływany przez prezydenta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pełni rolę koordynacyjną. I tak jak Państwu powiedziałem, to nie jest kwestia przygotowania dokumentacji, jak to zostało określone, żeby po stronie mocy będzie przygotowanie dokumentacji, żeby skierować pacjenta do tego domu. Czytaj, domyślę, moc będzie wykonywał pracę, a Miejskie Centrum przyjmie tego pacjenta. Żeby przyjąć tego pacjenta, musi być pełna dokumentacja przygotowana przez pracownika socjalnego, czy to Domu Pomocy Społecznej, czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I będzie przygotowana dokumentacja. Kolejnym, o którym trzeba powiedzieć, że zmiana w statucie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień nie powoduje zmiany ani o przecinek w statucie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka. Tłumaczyłem i odpowiadając pani radnej doktor, powiem tak, nie było takiego zwyczaju, że jeżeli zmienia się zapis w statucie, że dołącza się ten statut. Dołącza się, tylko to pisze się w projekcie uchwały to, co jest zmienione, ponieważ ten statut jest w dokumentach. Ale ja dzisiaj referując mówiłem, które punkty ze statutu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ulegają wykreśleniu w związku z tym. Czyli te, które dotyczyły sytuacji prawnej, kiedy uchwałą Rady został nadany statut, którego struktura Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień funkcjonował także do pomocy społecznej. Nie ma takiej praktyki. I teraz chciałbym również jedną rzecz, bo mówi się pewnymi skrótami. Otóż, Szanowni Państwo, w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rozrywka nie prowadzi się leczenia, bo ten system jest systemem rehabilitacyjnym. Bo ten dom powołany przez Wysoką Radę jako jednostka budżetowa miasta nie ma możliwości prowadzenia działalności leczniczej, bo nie jest podmiotem leczniczym. Stąd też Miejskie Centrum również nie prowadzi leczenia. Prowadzimy działalność profilaktyczno-leczniczą. Terapia jest prowadzona przez podmioty lecznicze i jeżeli Wysoka Rada uchwali inny program na kolejny rok, to tam jest pewna określona kwota na działalność poprzez wyłonienie poprzez konkurs podmiotów leczniczych, które będą prowadzić terapię leczniczą. Kolejny element to kwestia taka. Otóż, Szanowni Państwo, uchwalając statut Domu Pomocy Społecznej, wpisaliście Państwo i on był uchwalony na podstawie ustawy o pomocy społecznej, artykułu 111. Właśnie w tym celu. I tu między innymi była odpowiedź pani dyrektor Grodowski, który ten artykuł 111 ustawy o pomocy społecznej mówi, że w celu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki organizacyjne. I to jest wpisane w tym statucie. Bo od samego początku było takie założenie, że ten dom funkcjonuje w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, natomiast będzie pełnił dodatkowo jeszcze tą funkcję, o której my mówimy, że będzie ten dom
dla osób uzależnionych od alkoholu. Ale gdybyśmy chcieli tworzyć dla tych osób, których jest dużo, większą ilość domów, to tak na dobrą sprawę każdy z tych domów powinien być taką. Albo przynajmniej połowa, bo tyle jest mniej więcej osób, o których mówimy. I teraz na koniec jedna prośba. Otóż jak jest, szanowny panie radny Stanisławie, z tym słuchaniem to może być równo. Ja wiem jedno. Nie jestem osobą, która ma 20 lat, która nie przeżyła pani proszę. I było mi bardzo przykro usłyszeć to, co usłyszałem. Ale nie dlatego, że pan to powiedział. Tylko, że referując, i to już o czymś po prostu, szanowny panie przewodniczący, referując pan to publicznie, na dużych emocjach, wydaje mi się, że dorośli ludzie, jeżeli są jakieś problemy, mogliby je wyjaśnić. Siedzimy w trójkę cały dzień. Bo to polega na tym, że pewne rzeczy się nie dosłyszy, dopowie, a plotka potrafi robić pewne rzeczy. I żeby zademonstrować, jak to może wyglądać, to szanowny pan przewodniczący, referując to, co było na spotkaniu, stwierdził, że w trakcie tego spotkania, w trakcie posiedzenia komisji, ja po pierwsze się zreagowałem, nie wiem, są inni członkowie, no nie wydaje mi się, że się tak było. Ale powiedziałbym takie znakomite zdanie. Rozumiem, że to też jest na emocji. Zadał pan pytanie i pan dyrektor Kowalczyk w mocy powiedział, że on nic nie wie o tym ustaleniu. Tak pan skończył. Jak kiedy ja powiedziałem, szanowny panie przewodniczący, a nie przypomina pan sobie za 30 sekund wystąpienia na tym samym posiedzeniu pani prezydent Lopez, która stwierdziła, że ona prowadziła to spotkanie, była pani dyrektor Grodecka, a ja i takie ustalenia zapadły. Tak się właśnie pożegnał. Jeżeli pana uraziłem, to serdecznie przepraszam, ale ja nie jestem osobą, która chce źle. Od 4 lat, bo to będę pamiętał do końca życia, pomimo różnych swoich kolei rozwój. Pracę podjąłem 1 września 2008 roku. 5 września został złożony wniosek grupy radnych o likwidacji Izby Wyczerpania. I co chwilę, cokolwiek byśmy nie chcieli zmienić, przecinek, to zawsze wracamy do samego początku. A ja stwierdzam jedno, że odczuwam nasilenie ataków na swoją osobę, tworzenie mitów, mówienie, że coś się przekształci, coś się nie przekształci. Nie da się przekształcić żadnego zakładu budżetowego, jeżeli Wysoka Rada nie podejmie uchwały o przekształceniu jej w spółkę. To Wysoka Rada, to nie prezydent, to nie dyrektor Prawiczyński będzie takie decyzje podejmował. Więc uprzejmie proszę, żeby nie wrzucać mi pewnych rzeczy. A może warto byłoby docenić, że powstał się z 4 lat osoby, którym się można chwalić. Gdzie ludzie przyjeżdżają z całej Polski, tylko niestety w naszym kraju jest tak, że jak o kimś zaczynamy mówić dobrze, to trzeba im dowalić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani sejmie o chwileczkę, pani Prokop Staszewska. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, że rzeczywiście jest bardzo dużo emocji z tym związanych. Myślę, że jest tutaj dobra wola ze wszystkich stron, żeby usiąść i porozmawiać. Co nam się nie podoba w kuluarach, o czym mówiliśmy? Czy taki do opieki społecznej? Czy Państwo, czy macie dane, pan Radny Habranek, czy ma dane, czy z domu opieki społecznej chory, który jest alkoholikiem, w ogóle ma jakąkolwiek szansę na wyjście i na wyleczenie, to jest pierwsze. Drugie, czy jest możliwość pozyskiwania pieniędzy, jeżeli dom opieki społecznej płaci także rodzina, współfinansuje pacjent i rodzina. I nad tym się musimy zastanowić,
jak pomóc, bo faktycznie, jeżeli stworzył coś dobrego pan dyrektor, to się oceny uzależnił i że jeżeli faktycznie jest tak, że to jest wiodący ośrodek, to należy się po prostu nad tym pochylić. Natomiast no, z tego co wiem od kolegów z Powierzyna, nie jest tak dobrze, jak my myślimy, jeżeli chodzi o leczenie alkoholizmu, gdzie jest głównie psychoterapia i tego my w Krakowie nie mamy. Więc należy te emocje wyciszyć, zobaczyć, jaka jest prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Zięba. W kwestii sprostowania, wyjaśnienia. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, wcześniej przeprosiłem w emocjach, ale ja myślę tak, że jeżeli mówi się w emocjach, bo myślę, że i pan tutaj też te emocje wykazał, chociaż no, pan potrafi ładniej mówić, a ja jestem skuty, no, to tak właśnie. Ale szkoda, że ośmiu dobrze, że mi nie zagrywamy, chociaż. Pana zdanie było takie stanowisko pani dyrektor Grodeckiej. Stanowiska tego nie było. Ja się pytałem, czy jest na piśmie stanowisko. Pana Kowalczyka nie ma. Potem pani prezydent się włączyła i bardzo dobrze. I potwierdziła, że była rozmowa. Ja nie chciałbym się bawić w słowa, tylko chciałem jakoś wiernie odtworzyć tą dyskusję, chociaż nie udało mi się i dlaczego było takie głosowanie, a nie inne. Ale jeśli nie bawmy się w to, ale ja bym się jednak przede wszystkim, mój formalny wniosek jest taki i dlatego, jeżeli piszemy, że zmieniamy statut, a tak jest, i pan o tym też mówi, że statut się zmieni, to zawsze, jak długo radnym jestem, to zawsze uchwała, gdzie pisało zmiana statutu, ten statut był. Dzisiaj go nie ma. Ja wcale nie mówię, że idzie w złym kierunku, ale poukładajmy to, żebyśmy nie wracali jeszcze raz do tego. I to nie jest to, że się nic mi nie podoba, tylko zróbmy to tak, jak u przykazu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Jeszcze pan Hablawik, tak bardzo proszę króciutko i zamykam dyskusję. Będziemy głosować. Wniosek. Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowny Panie Przewodniczący, co prawda nie usłyszałem do końca wypowiedzi Pani Radnej Prokop-Staszewskiej, która odnosiła się do mojego nazwiska, ale z tego co tutaj zapytałem, czy tak mam kolegów w ławach, to podobno odnosiło się do tego, to informacja, otrzymam dane dotyczące ilości pacjentów. Dlatego, że ja swoje... Proszę? Pani Lana, z całym szacunkiem, ale ja się w ogóle nie wypowiadałem merytorycznie na temat leczenia alkoholizmu, ponieważ moja wiedza na ten temat jest dosyć mizerna, aczkolwiek według informacji, którą mam od lekarzy, to wiem, że alkoholizmu wyleczyć nie można. Alkoholikiem się jest po prostu do śmierci. Można go tylko zaleczyć i można być alkoholikiem niepijącym, ale alkoholikiem się jest do śmierci. Ale nie wypowiadałem się na ten temat wcześniej w ogóle, bo tak jak mówię, znam się na tym bardzo słabo, a nie chcę użyć określenia, że nie znam w ogóle. Ja mówiłem o kwestiach finansowych związanych z utrzymywaniem DPS-u i związanych z utrzymywaniem centrum profilaktyki ludziom uzależnionym. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, ale już wierzę, formalny bardzo. Zobaczmy. Proszę, wniosek komisji. W imieniu klubu Przyjazny Kraków proszę o 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 15 minut przerwy.